Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć oczywiście w kolejnym odcineczku ze Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj mamy drugi dzień lata, drugiego roku oczywiście i już widzę, że telewizor nam tutaj stoi na przeszkodzie, więc trzeba go oczywiście przenieść, ale moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj to co będziemy robić, no to jakby nie patrzeć. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie sporo rzeczy, jeżeli chodzi tutaj o naszą farmę. Tego dziadostwa się pozbędziemy, bo z tego co pamiętam, to nam to psuje. I pisaliście mi, że nie posadziłem gdzieś jednej rzeczy. Faktycznie, nie posadziliśmy tutaj red cabbage. Ale wiecie co? Ja nie będę tego tutaj sadzić. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę, żeby to trwało, wiecie, dni mi się po prostu pobadziły, więc nie zasadzimy tego, niech będzie jak będzie, także nie jest źle. Dobra, tutaj popi widzę nam też ładnie rośnie, także wszystko pięknie, ładnie, elegancko. I, moi drodzy, dzisiejszy plan jest następujący. Zważywszy, że nie mamy tutaj absolutnie żadnej rzeczy do oddania, zadania chyba, a właśnie, sprawdźmy zadanie, bo to najważniejsze, billboard. Slime Hunter, 4 red slime, dobra, spróbujemy zrobić. W kalendarzu przez najbliższe parę dni będzie spokój na szczęście, więc nie będziemy się musieli tutaj jakby niczym więcej ma... Co one tak się wszystkie tutaj w jednym miejscu? nie będziemy się musieli niczym, jeżeli chodzi o kalendarz, właśnie martwić. W związku z tym, słuchajcie, zrobimy to tak. Dzisiaj pójdziemy na Ginger Island. Musimy przygotować pole pod to taro Sitsy, znaczy pod taro, bo mamy na to... Ile? 27 dni. Myślę, że damy radę to zrobić, jeżeli użyjemy Deluxe Speed Growa. Raczej nie powinno być tutaj problemu, żeby to wszystko nam się jakoś ładnie ogarnęło. Czy ja mógłbym wejść do środka, panie Kups? Przepuśćcie mnie pan, bo chciałbym tam wejść. Spoko, fajne zwierzę. O, no tak, no następna przyszła, kurde. O, dobra, możemy wejść. Dobra, zostawiamy tutaj ten. I teraz tak, ja słuchajcie, posprzedaję trochę rzeczy, dlatego że potrzebujemy hajsu. Nam się w ostatnim odcinku, no niestety porządnie, jeżeli chodzi o różne upgrade'y, hajs bardzo mocno skurczył. Więc miło by było, gdybyśmy to zrobili. I teraz tak, ja myślę, że te aged wszystkie też posprzedajemy. Zostawię sobie tylko jeden kawior, dlatego że on będzie mi potrzebny do community center. Widziałem tą truflę tutaj wytworzoną. Widziałem, dziękuję. Oj, tu kolejna? Elegancko. Dobra, ale nie będziemy ich już na razie tam wsadzać. Więc jakby tutaj mamy wszystko zrobione, wszystko ogarnięte. Koteła jeszcze trzeba polajkować. Halo, koteł? Wodę właściwie powinniśmy mu wlewać. Chociaż wiecie co? Ja nie jestem taki przekonany, czy tutaj to ogarnianie tej wody i tego wszystkiego cokolwiek jakby tym zwierzętom daje. Nie wiem, może jestem dziwny, ale wydaje mi się, że to jakiegoś większego wpływu nie ma. I moi drodzy, dzisiaj będziemy oddawać siekierkę, a co za tym idzie, zetniemy w pierwszej kolejności tutaj mahonię, zobaczymy, może wypadnie nam kolejny tutaj seeds i będziemy mogli zasadzić kolejne, trzecie już tutaj drzewko, bo Mystic... Aha, a nie, są trzy zasadzone, dobra, ale i tak te mahonie oczywiście sobie zetniemy. Wezmę jeszcze tutaj te grzybki, które mamy i też je sprzedamy. Tu piorun widzę i w ścieżkę walnął. Teraz dopiero zwróciłem uwagę. Niestety, wiecie, z tymi piorunami to bywa różnie. Ja myślę też, że zrobimy chyba trochę więcej piorunochronów, bo jeżeli dobrze pamiętam, to będą mi potrzebne baterie do jakichś tam rzeczy. Więc myślę, że tak będzie to dobrze zrobić. No i jak już mówiłem wcześniej, dzisiaj oddamy sobie siekierkę do upgrade'u. Wow, ile rzeczy. Wiecie co, te red mushroomy to ja w ogóle chyba wszystkie sprzedam, chociaż zostawię sobie może ze dwa w razie czego. I tutaj zostawimy sobie po prostu po 5 sztuk tych podstawowych grzybów, a reszta idzie do sprzedaży. Cyk. Cyk. I tutaj mamy jeden, dobra. I to reszta idzie do sprzedania jak najbardziej. Nie będziemy się tutaj kisić i trzymać tego pod warunkiem, że nie będzie nam to do czegoś potrzebne, ale dlatego właśnie zostawiamy te parę sztuk, żeby w razie W były. Dobra, teraz tak. Tutaj też mamy jakieś grzyby. O, wróć, bo tutaj... A właściwie wiecie co? Może zostawię trochę tego. Tutaj w ogóle mamy jakiś pale ale. Też bym się go pozbył. Tu mamy jakiś aged sea cucumber row. Tu mamy jeszcze jakieś liście herbaty, ale to też sobie zostawimy. Tu mamy ginger, a nie mam tych taro... Taro. Wydawało mi się, że gdzieś były.
No ale dobra, czekajcie, sprzedamy więcej tego pale ale'a. Zostawimy sobie tak 20 sztuk, ten blueberry... Właściwie to nie wiem, czy jest sens tego sprzedawać. Miód chyba przeniesiemy tam, gdzie miód. Chociaż mamy w sumie sporo tych galaretek. Ale to jest w sumie blueberry, dobra, to zostawmy to. Dobrze, na razie teraz tak. No właśnie, tylko że wiecie co, ja bym chciał chyba to sprzedać tak bezpośrednio w sklepie. Dlatego, że tutaj cena się nie zmieni, a fajnie by było upgrade'ować kolejny dom już też dzisiaj, więc myślę, że tak to zrobimy. Ale to jeszcze za chwileczkę zobaczymy. Teraz tak, chciałbym tutaj zostawić jednak ten miód, więc niech on sobie będzie, nie w razie gdybyśmy potrzebowali, to chociaż w sumie możemy, dobra, wezmę trochę, przedamy. Zostawimy sobie tak 30 sztuk. Niech będzie. I teraz tak, co ja mogę w ogóle zostawić, bo chciałbym jeszcze zebrać te rzeczy, które są tutaj przysuszone. Bo wina nam się, dobra, wina nam się z rabarbaru zrobiło. No i teraz tak, tutaj mamy jakby nie patrzeć najwięcej tych rzeczy. No i mamy tylko dwa wolne miejsca teoretycznie. Chociaż właściwie może, wiecie co, czekajcie, zrobimy tak. Te mixed flowery wyrzucę. Ja wiem, że ja je wyrzucam, a ja je mam gdzieś tam w skrzynce, ale... dobra, to teraz tak, weźmiemy na pewno, moi drodzy, te dried strawberries, bo ich mamy... Wow, trochę za dużo, zostawmy 10. Tutaj zostawimy sobie 30, aha, nie ma miejsca. dobra, to niech będzie, resztę zostawimy, ewentualnie innym razem się po prostu sprzeda. Na razie jeszcze do tutaj szklarni nie zajrzymy, bo to nam nic nie zrobi. Miałem iść na Ginger Island, oczywiście robimy zupełnie co innego. Ale to jest standard. Tylko, że na Ginger Island, no jakby nie patrzeć, mówię, będziemy tam musieli poogarniać dosyć sporo tych rzeczków wszystkich. Czekajcie, Monday, tu... nie, dzisiaj jest otwarty sklep. W środę jest zamknięty chyba, jeśli się nie mylę. Dobrze, dzień dobry Pierre, sprzedaję ci rzeczy, także mam nadzieję, że sprzedamy dobrze. Właśnie mogłem te trufle zostawić. Dobra, wszystko sprzedane, słuchajcie, mamy 500 000. A, jeszcze zaraz, olej truflowy. Dobra, mamy 570 tysięcy i teraz tak, ja jeszcze sobie zerknę szybko Carpenter's Shop, Stardew Valley, bo chciałbym zobaczyć, ile kosztuje ostatni upgrade domu, bo wydaje mi się, że chyba nie potrzebujemy, tak, nie potrzebujemy żadnych tutaj upgrade'ów, w sensie narzędzi i innych rzeczy, czyli możemy po prostu sobie skoczyć. A, to nie skoczymy sobie, bo Robin dzisiaj nie ma w domu. No dobrze, skoro tak mówi się trudno. Aczkolwiek wiemy, że 100 tysięcy nam w zupełności wystarczy, mamy 500 000, ponad 500 000, 577 tysięcy, spoko wynik. Więc jak najbardziej tutaj wszystko chyba nam się po prostu ogarnie. Dobra, to teraz tak. Na pewno wiem, że będę musiał ze sobą zabrać na Ginger Island... Na pewno Iridium Sprinklery i zabiorę je sobie 3. Teraz tak się zastanawiam, wiecie co, nie oddamy dzisiaj tego Axa, dlatego że możliwe, że na Ginger Island będziemy mieli jakieś te tam rzeczy do pościnania. Patrzę zatem Taro, ale... Naprawdę nie mam Taro? Taro Seedsów nie mam? W 17 mamy, to zaraz, to gdzieś... Gdzieś powin... A, tutaj są Taro Tuber, dobra. Tutaj w przypadku tych Taro też mi pisaliście odnośnie tego, że one najlepiej nam rosną przy... A właśnie, nie mam już tego Speed Growth? Powinniśmy mieć jeszcze jakieś gdzieś. Czekajcie, może tutaj zostawiłem. Albo i nie. Ale pisaliście mi właśnie odnośnie tego, żeby sadzić je przy wodzie, podobnie jak ryż, tylko że ja za bardzo i tak nie będę w stanie ich zasadzić przy wodzie jako ryż. Bo tam za bardzo... Znaczy na Ginger Island jest, ale zważywszy, że mamy sprinklery, no to po prostu sprinklerami się tutaj posilimy. Tylko kurczę... Czy ja naprawdę jestem... Te bomb fragmenty to w ogóle porozrzucane, widzę po tryliardzie różnych kurde skrzynek. Tutaj były, prawda? Tak, tutaj były 23 sztuki. A ile mamy w ogóle na Ginger Island tych? 11, okej.
Summer squashy nie zasadziliśmy, właśnie. Do szklarni szybciutko. I tu powinniśmy mieć 8 nasion akurat. Widzę, że truskaweczki nam wyrosły i wyrosły nam ancient fruity, więc też byłoby w sumie dobrze, gdybyśmy je tutaj zasadzili. Dlaczego też sadzimy je już tutaj, a nie na Ginger Island? Moi drodzy, ja je będę sadzić i sadzę je tutaj głównie tylko i wyłącznie dlatego, że no na Ginger Island będziemy mieli głównie farmy ancient fruitów, ale jak do tego dojdzie, to jeszcze zobaczymy. Dwie sztuki złote mamy, to wiecie co, bo pamiętajcie, że te złote to my potrzebujemy, jakby nie patrzeć, do upgrade'u kina. Więc ja sobie te złote zostawię, tak just in case, więc ich one sobie tutaj po prostu będą. Teraz tak, tutaj jeszcze musimy wrzucić kawę. Nie będę jej na razie zabierać i tutaj mamy Deluxe Speed Growa i teraz tak. Ile mi tutaj tych nasion? Dobra, to jeszcze mamy chwilę, to zasadzimy sobie akurat Summer Squash'e, które chyba tutaj muszę zasadzić, bo wydaje mi się, że chyba tam już nie było miejsca. Znaczy, aha, tu jest jeden z Deluxem. Tak, bo tutaj nie mamy miejsca. A czekajcie! Aha, bo to jest 5 dni. Okej, okay, dobra. To wiecie co, może byśmy zasadzili tutaj jakąś taką jedną rzecz, która rośnie szybko, tylko że ja nie wiem, czy ja mam jakiekolwiek... No właśnie, nie mamy chyba, że... A nie, mamy... Nie, to jest... Co to jest? Aha, to jest do tego. Kurczę, Jakbym miał radisza, to moglibyśmy radisza tam zasadzić, bo radisz rośnie 4 dni, a tam mamy 5, to może wrzucimy go szybko do nasion. Niech się tutaj ładnie radiszik przerobi. No i mamy 4 nasiona ancient fruitów. No i teraz tak, będziemy się raczej pozbywać powoli tych truskawek tutaj, bo raczej nie jest mi to potrzebne. Dobra, tu jest też Deluxe Speed Grow, ale Deluxe Speed Growa też użyjemy sobie tutaj na tych wszystkich. Dobra, tu jest wszędzie użyte. Super. Dobra, i tutaj jeszcze widzę mamy... A, jeszcze dwie dodatkowe nam się zrobiły. No i super, dobra, to wiecie co, może ja sobie tą kawkę stąd wyrzucę i tutaj damy... A, tutaj są. I tutaj damy tak, i tutaj damy deluxa. Dobra, gituwa, jest druga godzina. Powinniśmy jeszcze zdążyć na Ginger Island się tutaj, że tak powiem, rzucić. Tylko te radisze zasadzimy, ale słuchajcie, sadzę je tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcę, żeby mi ten Deluxe Speed Grow się zepsuł. A mówię, to jest 5 dni, a rzutkiewka chyba będzie rosła 4 dni, tak, na Deluxe Speed Growle, więc teoretycznie nie powinno nam tutaj się nic wydarzyć. Ale wiecie, jak to w moim przypadku bywa, więc po prostu mogę mieć pecha. O, wszystko żeśmy dehydratowali? No dobra, ale będziemy mieli bardzo dużo blueberriesów generalnie teraz, także sporo z nich nam tutaj po prostu dojdzie, więc nie będzie źle. Aczkolwiek na razie, jak sami widzicie, zresztą hajsu też za bardzo jakby no nie potrzebujemy, także też nie jest źle. Dobra, to zostawiamy. Teraz tak, tutaj zostawmy oczywiście sadzonki mahoni, zostawię też trufle. No i to jest właściwie chyba wszystko. Konewka na pewno nam będzie potrzebna, to będzie nam potrzebne, to również i myślę, że to również. Tego Deluxe Speed Growa wrzućmy sobie tutaj i zróbmy to tak, żeby... O, właśnie. Także ja myślę też, że jeżeli będziemy mieli następną porcję nasion, tutaj jeżeli chodzi o Ginger Island, wróć, o Starfruity, to wydaje mi się, że chyba raczej będziemy tam karmić po prostu. Także dzisiaj idziemy w sumie głównie po to, żeby to po prostu zrobić. Nie wziąłem ze sobą to temu powrotu. Trochę szkoda, kurczę. Ale jest jak jest. Mamy oczywiście jeszcze zadanie ze slajmami, więc słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby te tarorocy zasadzić, żeby one tam były. Rozmnożyły nam się, potem kolejne. Ja wiem, że tutaj tarorocy możemy sobie też kupić, tak po prostu, aczkolwiek... No nie mamy tyle tutaj, bo ja chciałbym w pierwszej kolejności dom oczywiście na Ginger Island odblokować, więc do tego potrzebujemy aż 20 tych naszych kolegów orzeszków, więc jakby to będzie w sumie najważniejsze. O, proszę, Summer Squash. Tutaj to też wykopiemy, dlatego że tutaj jest szansa na tarorocy. Albo na dwie mahonie, też może być.
No i dobra, jesteśmy tutaj, więc robimy tutaj mały porządek. Mówię, dlatego wziąłem właśnie te iridiowe sprinklery, chociaż w sumie trochę za dużo ich nawet wziąłem, bo raczej nie będziemy ich w takiej ilości potrzebować, ale sami widzicie, że tutaj jest sporo drewna, sporo wszystkiego, więc dobrze będzie, jeżeli to wyczyścimy w sumie od razu. I właściwie tutaj ogarniamy tego sprinklera. Nie wiem, czy na Ginger Island będą mi potrzebne strachy na wróble. Wydaje mi się chyba, że nie. Matko Boska, dziękuję za na zdrowie przy okazji. A, faktycznie tarorocy, zobaczcie, one nam automatycznie tutaj się ogarniają z tą wodą, tak? Te już niekoniecznie, ale domyślam się, że mogę je podlać, prawda? Okej, mam nadzieję, że to zatrybi. Zaraz znowu kichnę. O, matko. Oh. Nie wiem, co tu dzisiaj się wydarzy z tym nosem moim, ale taki dzień. Dobra, teraz tak, tutaj na pewno będzie tarorocz. A nie, to jest ginger. Czyli tutaj chyba tarorocy nam z tego nie wypadną. Nope. Ale wydaje mi się, że my chyba mogliśmy jednak pozyskiwać te tarorocy z czegoś tutaj. Ale kurczę, zastrzelcie mnie, nie pamiętam. Nie no, wydaje mi się chyba, że z tego one wypadały. O, bajcik. Dobrze też będzie, jeżeli tutaj... O, proszę, właśnie, wszystko poniszczymy, dlatego że tutaj z tego też, jak sami widzicie, wypadają nam te orzechy. I to, wow, w dużych ilościach. Aczkolwiek generalnie rzecz biorąc, jest tutaj pewien limit. Bo tutaj, moi drodzy, nie mamy takiej sytuacji, w której te wszystkie orzeszki, które my zbieramy, one jakby będą w kółko. Wydaje mi się, że na poszczególną lokalizację, poszczególne miejsce jest jakby limit rzeczy, które my możemy zrobić, tak? Czyli mamy jakby za zabijanie potworów jest jakiś limit, za zbieranie czegoś tam, więc to w ten sposób mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o Ginger Island. Także jest jak jest. Tutaj generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, będzie papuga, która będzie nam oferować sklep. Cześć Leo, w ogóle co ty lubisz, chłopie? Ty mi powiedz. Duck Feather, Golden Pumpkin, Prismatic Shard, Rabbit's Food. Czyli nie mamy zupełnie nic, co mógłbym mu dać. Trudno się mówi. Ale proszę bardzo, patrzcie, ile tutaj mamy rzeczków. Tam koleś jest stuck, ale znowu nie przyniosłem bomby ze sobą. Musimy pamiętać następnym razem, jak będziemy przychodzili na Ginger Island, żeby przynieść bombę. I moi drodzy, bone fragmenty my będziemy mogli wymieniać sobie tutaj właśnie w tym sklepiku, o którym wam mówiłem wcześniej, właśnie na przykład tarosicy, ewentualnie jakieś inne tam produkty, które są, ale dobra, najpierw sobie może wykopmy, bo ojej, a ile tych? Bo ja nie pamiętam właśnie, czy teraz te tarorocy wypadały z tego, czy nie. O, patrzcie, użyjemy pierwszy raz tej naszej lepszej patelni i dostajemy 11 żelaza. Spoko opcja. O, jednak, tarot tuber wypadło. Dobrze, ale zanim to zrobię... O, tutaj mnie jeszcze nie było, tutaj są dwa orzechy. Nice, mamy 16. Potrzebujemy niestety jeszcze paru, ale tutaj możemy, widzę, jeszcze jednego sobie zdobyć. Dzień dobry. I zaraz zobaczymy, ile będzie mnie kosztowało ewentualnie zdobycie wszystkich, które tutaj są, bo tutaj mamy tą papuszkę. Fajnie, że ją dodali, naprawdę, bardzo fajnie, że zostało do coś takiego w ogóle dodane, bo... Ile? Okej. 920 tysięcy za odkrycie albo chyba zdobycie wszystkich możliwych tych, to powiem wam szczerze, że to nie jest wcale taki, kurczę, zły wynik. Dobrze, natomiast to miejsce, które tutaj mamy, tutaj będziemy musieli też poskładać kości. Tutaj wydaje mi się, że chyba jeszcze nie wykopaliśmy, a jednak wykopaliśmy. W związku z tym tutaj też by trzeba było się pokusić, żeby tego pana tam ogarnąć, ale mówię, nie dam sobie łapy uciąć, ale na 100% jestem praktycznie pewny, że trzeba to wysadzić, bo nie mogłem tego rozwalić kill-offem, chyba że musi to być kill-off z tych lepszych. W sensie ten iridiowy, który mamy. Ale czy to się tak faktycznie prezentuje, to powiem wam, że nie wiem. O, proszę, akurat nam wystarczyło, także mamy 24 sztuki.
Także nie jest źle, więc myślę, że słuchajcie, możemy się już wymiksować do Stardew. Natomiast tak jak już mówiłem wcześniej, no mówię, następnym razem jak tutaj przyjdziemy, będziemy potrzebować bomby, więc na pewno to zrobimy. Spróbowałbym może też ryby powyławiać. Myślę, że byłoby też spoko. No i muszę pamiętać, żeby ze sobą totemy w sumie nosić, bo te totemy jakby też ważna sprawa. To jest ciekawe, że on ma ten sklep otwarty bardzo, bardzo długo pod warunkiem, że my jesteśmy u niego w domu, bo teraz już nie wejdę. Także jest jak jest. No dobra, czyli tak, wracamy do domu, taro mamy zasadzone. Nie zrobiłem deluxe speed growem. Co jest ze mną nie tak? Ktoś może mi to wytłumaczyć, bo ja nie wiem. No cóż, mam nadzieję, że będę mógł to zrobić jutro. To ewentualnie jutro pójdziemy, jutro użyjemy deluxe speed growa. Dobra, jest godzina 11. Boże, jestem dzisiaj jakiś naprawdę pociągający cały dzień. No cóż. Dobra, polecimy sobie jeszcze szybciutko tutaj, dlatego że chciałbym zobaczyć, czy damy radę zrobić zadanie ze slajmami. 4 slajmy potrzebujemy zabić, więc myślę, że dobra, i jedna sztuka zabita. Wiecie, jak wykonamy sobie to już dzisiaj, to nie będziemy już potem musieli się tutaj o nic martwić. O tak, czaszki to nie, do widzenia, dziękuję. To spróbujmy poziom 85. O, proszę, tutaj jest, dobra, i będą tutaj 2? Mhm, znaczy nie bardzo, bo przecież nie można mi dać 2. A nie, jest, drugi, kolejny. Dobrze by też było, gdybyśmy w miarę szybko wulkan, słuchajcie, odblokowali, żebyśmy mogli sobie robić upgrade'y, w sensie enchanty na rzeczy. No bo jakby nie patrzeć, no ten nasz Galaxy Sword niby bije sporo, ale jednak niekoniecznie. W sensie i tak bije, bo to jest najlepsza broń w grze. Chociaż z tego co wiem jest jeszcze młot. I chyba ten młot jednak jest jakby silniejszy. Nie pamiętam jak to konkretnie tam dokładnie wszystko było i wyglądało, ale wydaje mi się chyba, że właśnie on był jakby tym takim najlepszym możliwym. Dobra, tutaj zostawiamy was, tutaj zostawiamy resztę rzeczy, pewnie mi się na sztabki zaraz coś tutaj odpali. Oczywiście. Ryby to do ryb, przynęte to do przynęt, tu mamy jakiś ginger, ale to sobie zostawmy tak, summer squash. Ten ginger mi tak nie pasuje tutaj nigdzie, więc wrzućmy go tutaj, tak samo jak te kości w razie czego. Tutaj w ostatnim były chyba tak, na te kwiatki, bomby były gdzieś właśnie tutaj. Tutaj jeszcze mamy w ogóle jakieś, o, fossilite leg i snake, to te dwie rzeczy wrzucimy sobie tutaj, dlatego że one są dla właśnie tego naukowca tam na Ginger Island, czyli jakby mamy 3 rzeczy. Aczkolwiek wiem, że będzie mi ich potrzebne znacznie, znacznie więcej, by the way. No dobra, więc co? Na dzisiaj zrobiliśmy wszystko to, co zaplanowałem. Szkoda, że ten deluxe speed grow mi nie poleciał, ale no... moja wina? Także nie jest źle. Więc cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku i tutaj raczej na pewno też pójdziemy na Ginger Island. Spróbuję może tego deluxe speed growa tam jeszcze zarzucić, jeżeli się uda. A jeżeli nie, no to trudno się mówi, ale pójdziemy na pewno raczej też do wulkanu. Także co, ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję, słyszymy się w kolejnym, także trzymajcie się, cześć, pa, pa.